Chwała Panu, drogie siostry, drodzy bracia, witam Was bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że mogę być dziś z wami. Bardzo serdecznie dziękuję Pastorowi za, za zaproszenie i za to, że po raz kolejny spotkaliśmy się jako zbór w Tychach z takim przyjaznym, czy z przyjazną reakcją, odpowiedzią na, na, na naszą prośbę o to, aby. Wesprzeć naszą pracę tam w mieście Tychy. Kochani nie, niespełna, dwa lata temu byłem tutaj i też prosiłem Was o pomoc. Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za wszystkie te środki, które, które mogliśmy zebrać. Wzbór w Tychach działa, rozwija się. Pracujemy, służymy Panu, ewangelizujemy. Nie wiem, czy pamiętacie, dwa lata temu yy, mówiłem o tym, że dostaliśmy takie małe pomieszczenie, gdzie możemy się zbierać yy, bardzo, yy, w bardzo dobrej lokalizacji, w dobrym miejscu, ale to pomieszczenie z trudem może pomieścić 40-45 osób. I ja wiedziałem, jak yy, tam yy, przechodziliśmy, bo wcześniej mieliśmy nasze yy, spotkania w hotelu że Pan będzie w stanie nam pobłogosławić i że albo w jakiś sposób rozszerzymy tam to, to nasze pomieszczenie, albo po prostu będziemy mieli dwa nabożeństwa niedzielne. I tak się stało, kochani. Za ścianą tej naszej kaplicy jest biblioteka, która wykorzystywała dotychczas dwa pomieszczenia i... Udało się tak zrobić. Rozmawiałem z prezydentem, z panem prezydentem miasta Tychy, rozmawiałem z ludźmi z, z miejskiego zarządu budynków i okazało się, że możemy tą salę powiększyć o jedno właśnie z tych pomieszczeń bibliotecznych. Biblioteka przeprowadziła się do jednego pomieszczenia, a nam zostało pomieszczenie zwolnione. I teraz, kochani, przed nami remont dosyć jak na nasze y, możliwości duży, ponieważ y, no, wiąże się to, już nie będę Wam wszystkim opowiadał tych całych procedur. Kto y, choć y, trochę y, próbował, nie wiem, swoich sił w budownictwie, to wie, jakie to są. Y, Trudności, żeby załatwić wszystkie zezwolenia, y, zrobić projekt, zrobić przekształcenie użytkowania z biblioteki na, na kościół, y, wszystkie uzgodnienia z kominiarzem, z y, strażakiem, z sanepidem i, i tak dalej. Ale fakt jest faktem, kochani, że. Już mamy te procedury na ukończeniu. Praktycznie już jest wypisywane. Myślę, że w przyszłym tygodniu dostanę ten przydział na ten lokal i aneks do, do naszej umowy najmu. Wszystkie sprawy urzędowe są dopinane, i myślę, że jeszcze w wakacje będziemy mogli. I Już tak zgodnie z wszelkimi procedurami wbić tam w tą ścianę Kilow i połączyć te dwa pomieszczenia, i w związku z tym uzyskamy no, kaplicę, która pomieści gdzieś 90, może nawet trochę więcej osób. Bardzo się z tego cieszymy i wierzymy, że to jest Boże dzieło. Bo to nie my budujemy ten kościół, ale sam Pan nas tam postawił i wierzę, że, że On będzie także przyprowadzał tych ludzi, którzy, którzy mają być zbawieni. Chciałem Wam pokazać, kochani, kilka slajdów, kilka zdjęć z tego miejsca. Może zaczniemy. Pierwsze będą z tego miejsca, gdzie spotykaliśmy się na samym początku. To był Hotel Tychy. Bardzo piękny, komfortowy lokal, ale niestety było nas stać tylko na to, żeby opłacić tam nasz pobyt trzy godziny w ciągu tygodnia, czyli nasze nabożeństwo. a to jest właśnie to, to jest ta sala. A teraz mamy po prostu lokal dla siebie. To jest jedno, jedno z nabożeństw. Tam właśnie w hotelu Tychy. Usługuje Chór Filadelfia z Bielska Białej. Gościliśmy brata biskupa również. Tu jest nasze trio. Grupa uwielbiająca, która usługiwała tam właśnie w hotelu. Robert Kasprowicz, organizowaliśmy też koncerty ewangelizacyjne. Był Robert Kasprowicz, był Adam Kosewski. To jest część naszych dzieci ze szkółki niedzielnej. To jest chrzest w Bielsku Białej. Właśnie jeden brat przyjmuje z naszego zboru chrzest. Jest dzisiaj też z nami tutaj brat Leszek. Przyjechał, wybrał się z synem w góry. Bardzo jest mi miło. Że jest z nami. To jest kolejny chrzest. Mieliśmy u braterstwa w ogrodzie. Dwie osoby miałem przywilej właśnie te dwie osoby ochrzcić. A to już jest to nowe nasze miejsce. Dotychczas mamy to są te takie trzy trójkąty. My mamy te trzy okna po lewej stronie, a teraz będziemy mieć sześć okien. Także to, to miejsce. No nie wiem, mnie przynajmniej od razu się kojarzy z takim budynkiem kościelnym. Brakuje tylko krzyża w środku, to brat Leszek też miał taką propozycję i myślę, że niedługo ten krzyż, ten krzyż tam zawiśnie. To jest wejście jedno z wejść do naszego budynku. Jak widzieliście, przed budynkiem jest duży parking, to jest dzisiaj bardzo istotna rzecz, bo wszyscy poruszamy się samochodami. To jest właśnie ten remont sprzed dwóch lat gdzie no, przeprowadzaliśmy taki gruntowny remont i adaptację tej sali na tyle, na ile mogliśmy. Oczywiście i to już jest, jest nabożeństwo w tej naszej kaplicy. I ta, sal, ta ściana właśnie z tym krzyżem zostanie zburzona i powiększona ta sala będzie o 50% czy o 100% nie wiem nigdy. Raz tyle w każdym razie. To tak, żebyście mieli wyobrażenie, jak wygląda. Odwiedzili nas też motocykliści z klubu motocyklowego w Katowicach. Mieliśmy takie dni otwarte też organizowaliśmy w formie ewangelizacji. To jest jeszcze jedno pomieszczenie, które mamy pomieszczenie szkółkowe. Tutaj odbywają się szkółki, nauczanie dzieci. To jest taka akcja gwiazdkowa Niespodzianka, którą zorganizowaliśmy wspólnie z, z MOPSem w Tychach i około 150 dzieci z najuboższych rodzin zostało obdarowane paczkami na Boże Narodzenie. Organizowaliśmy to w auli jednej z tyskich szkół. To jest koło sióstr, które akurat, które akurat w tym dniu miało, miało zajęcia z takich y, robót ręcznych, można by powiedzieć. To jest y, zbiórka Royal Rangers. Szczep został założony przez Braterstwo Nowaków, którzy są teraz u Was w zborze. To jedno z wyjazdowych też spotkań. Royal Rangers, tu brat Michał Chydzik. Również mieliśmy przywilej, że nas odwiedził i usługiwał w naszej skromnej kaplicy. To bodajże jedna z grup szkółek niedzielnych. I tu takie zbiorowe zdjęcie podczas uroczystości, uroczystości zborowej. Tak, żebyście mieli, mieli pogląd, jak, jak wygląda ta praca. Chciałbym też y, wykonać to zobowiązanie, które, z którym przyjechałem, czyli podzielić się Bożym Słowem. To, co leży na moim sercu. To, co wierzę, że Bóg chce też y, przekazać z inspiracji Ducha Świętego każdemu z nas. Mnie przede wszystkim. Bo zawsze jak stoję na tym miejscu, to mam świadomość, że Bóg... Mówi przede wszystkim do mnie, że to słowo jest przede wszystkim do mnie. Kochani, chciałbym zastanowić się dzisiaj nad, z wami nad takim tematem, który bardzo lubimy, jak myślę. Mam na myśli temat miłości, bo mam takie wrażenie, że ten temat poruszany jest mimo wszystko zbyt rzadko w stosunku do potrzeb. Ale chciałbym się przyjrzeć temu zagadnieniu, kochani, nieco inaczej niż zwykle to czynimy, bo zaintrygowało mnie pewne zjawisko, i tak, tak to powiem, pewne zjawisko, które można by nazwać, ja go tak właśnie nazwałem miłością na odległość. Miłość na odległość. Wiemy wszyscy, kochani, w jakim świecie dzisiaj żyjemy. Wiemy, zauważamy, że coraz częściej ocieramy się o tak zwany świat. Wirtualny, czyli z jednej strony nierzeczywisty, izul, iluzoryczny, odrealniony czasami, bo pozbawiony takiego bezpośredniego kontaktu, a z drugiej paradoksalnie dzięki pewnym zdobyczom techniki, inżynierii czy cybernetyki, w zasadzie można by powiedzieć jakiś taki bardziej dostępny, nawet atrakcyjniejszy. Z całą pewnością zwróciliście, kochani, uwagę na to, że to zjawisko jest bardzo powszechne, że niemożliwym się jest dzisiaj z nim nie zetknąć. Wszechobecne są komórki z dostępem do internetu, tablety, które można mieć przy sobie. Nie wspominając już o laptopach, o komputerach stacjonarnych i te wszystkie urządzenia wystarczy, że będą gdzieś w zasięgu sieci, że będą podpięte do sieci, dostarczają nam wręcz nieograniczone możliwości komunikowania się. W tym też wyrażania uczuć na odległość właśnie, na odległość. I to jest dobre, i to jest myślę w porządku, bo chyba takie były założenia. O to chodziło, by móc skontaktować się z kimś, kto gdzieś tam mieszka na, na drugim końcu świata, czy przebywa na drugim końcu świata, ale mieć także kontakt na przykład z naszym dzieckiem, które wyszło gdzieś po prostu do kolegi czy do koleżanki. Zrobiło się w międzyczasie późno, nie wiemy co się z nim dzieje, bo, bo wciąż nie wraca. Mamy możliwość, dzwonimy. Jednak, kochani, jak często przy takich różnych procesach technologicznych bywa, tak i tutaj mam wrażenie, że w tym przypadku doszło do powstania jakiegoś takiego Czegoś niechcianego, czegoś, co moglibyśmy nazwać takim produktem ubocznym. Wiecie, właśnie w procesach technologicznych takie, takie produkty czasami otrzymujemy. Coś, co nie jest głównym celem tego, tego, tej produkcji, ale jest takim produktem ubocznym. Co to jest? Co stało się tym niechcianym, chyba właśnie niepożądanym produktem ubocznym? Otóż jest nim utrata, Bezpośrednich relacji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja mam takie odczucie, takie wrażenie, tak to widzę. U utrata tych relacji w realu, powiedziałbym, tych rzeczywistych, personalnych kontaktów międzyludzkich. Tak. Ten świat wirtualny tak nas przeniknął, że nie sposób dzisiaj bez niego żyć. Irytujemy się, gdy nie mamy zasięgu. Bez dostępu do internetu jesteśmy jak bez ręki. I dochodzi do tego, kochani, że te dwa światy, rzeczywisty i wirtualny, ulegają, a może już nawet uległy, takiemu przemieszaniu. Wiecie, to nie są błahe sprawy, drodzy. To zaczyna być problemem, z którym człowiek, a zwłaszcza młodzi ludzie, nie potrafią sobie poradzić. Bo. Coraz częściej dochodzą do wniosku i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Że popadli w jakieś uzależnienie. Że coś jest nie tak. Wiecie, wchodzimy w ten świat i, i on zaczyna nas wciągać coraz bardziej. Popatrzcie właśnie na młodych ludzi. Oni prawie się nigdy nie rozstają ze swoim smartfonem. Bez przerwy się z kimś kontaktują. Albo rozmawiają przez telefon, albo smsują, albo się komunikują przez Facebooka. Ale jednocześnie nie zauważają, że ktoś jest obok nich, kolega, koleżanka, rodzice. Wiecie, moja przyjaciółka, nauczycielka, opowiadała mi, że wzięła klasę, pojechała z klasą w góry, idą po tym szlaku i ona mówi tym dzieciom mówi: zobaczcie, jakie tu piękne widoki, jakie wspaniałe krajobrazy. Jaka przyroda, jakie drzewa, jakie liście. A oni wszyscy patrzeni w swój ekran swojego smartfona i idą tak po tym szlaku. Odrealnieni, zupełnie. Wiecie, oni mają bardzo wiele do powiedzenia. I my czasami, i nam się to udziela mamy bardzo wiele do przekazania, używając właśnie w tym celu swoich komunikatorów. Ale gdy nas zagadnie ktoś, kto siedzi Obok, to tak czasami odpowiadamy tylko zdawkowo, tak jakby ktoś nas odrywał od jakiejś bardzo ważnej roboty. Kochani, jak powiedziałem, weszliśmy w to wszyscy. I my dorośli też. I my wierzący też. Może nie w jednakowym stopniu, ale jednak nas to dotyka. W zborach przed nabożeństwem pokazuje się taki napis: prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. W, nas, w naszym zborze też. Bo może się zdarzyć, że ktoś nagle będzie chciał z nami porozmawiać. Bo jest taka możliwość. Wiecie, kiedyś, kiedy telefon był na łańcuchu, tak jak pies przywiązany do budy, to nie było takiego problemu. Dostawał w domu i nikt się nie dziwił, że do harężów w niedzielne przedpołudnie się nie można dodzwonić. Nikt się temu nie dziwił. Kochani, ja nie chcę powiedzieć, że, że dawne czasy były lepsze, Niż obecny, bo to, jak powiada Salomon, jest niemądre stwierdzenie. Ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, kochani, naszą uwagę, na pewien znak czasu. Nie zawaham się użyć właśnie tego sformułowania. Pewien znak czasu, którego wynik, którego efekt jest odwrotnie proporcjonalny, który jest w opozycji do tego, co przedstawiają nam wartości biblijne. Zgodzicie się z tym? To tak jakoś bez przekonania mówicie. Mamy dziś mówić, kochani, o miłości na odległość. Ale dlaczego? Dlaczego właśnie na odległość? Wiecie, przytoczyłem cały ten wstęp po to, żeby zrobić odniesienie do naszej chrześcijańskiej postawy. Która bądź co bądź z miłością powinna mieć wiele wspólnego. Jak to jest naprawdę? Czy my też. Jak chodzi o te kwestie wiary, o zasady, którymi jako wierzący ludzie, jak siebie nazywamy, się kierujemy, czy my też się nie zachowujemy przypadkiem tak, jak ci wszyscy, którzy mają bzika na punkcie tego wirtualnego świata? Chciałbym, żebyśmy, kochani, przeczynali, przeczytali yy, pewien fragment z pierwszego listu Jana, to jest pierwszy list Jana, czwarty rozdział i wersety od 19 do 21. Miłujmy więc, gdyż on nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi: miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Kochani, Jan, ten apostoł miłości, jak zwykło się go nazywać, poświęca wiele uwagi zagadnieniu miłości. I w tym dziewiętnastym wersecie, jak czytaliśmy, powiada, zwracając się do nas: Miłujcie, miłujcie, okazujcie miłość, bądźcie przepełnieni tym uczuciem. To jest dobre, to jest pożyteczne, to jest potrzebne, to jest ważne. Ale w dwudziestym wersecie od razu mówi: Przekazuje nam pewną myśl, która pokazuje, że człowiek to uczucie miłości traktuje niejednakowo, że nim niejako żongluje. I wysnuć by można było taką, taką tezę z tego fragmentu przeczytanego, że łatwiej mu idzie z tym okazywaniem miłości na odległość niż w tych codziennych relacjach, niż w tych bezpośrednich kontaktach. I czytamy w tym dwudziestym wersecie o deklaracji miłości do Boga, którą ktoś wypowiada, będąc przepojony jednocześnie nienawiścią do swojego brata. Wiecie, świat duchowy, który dotyczy tej intymnej, wewnętrznej społeczności z Bogiem, staje niejako w sprzeczności z rzeczywistością. Często musimy sobie to powiedzieć, bardzo, bardzo szarą rzeczywistością. Chciałbym to jeszcze raz powtórzyć, kochani. Świat duchowy dotyczący naszej intymnej, osobistej społeczności z Bogiem jest jakby w sprzeczności z codzienną rzeczywistością. I wiecie, drodzy, najdziwniejsze jest to, że człowiek czuje się z tym całkiem dobrze. Potrafi się w tym poruszać, funkcjonować. Dlaczego się mu to udaje? Dlatego, że potrafił oddzielić te dwie sfery swojej duchowości i strefę, sferę tej rzeczywistości dnia codziennego. Oddzielił, rozgraniczył, odseparował. Jest jeden moment, kochani, kiedy, kiedy te sfery się łączą. Wiecie jaki? Jest wtedy, kiedy jesteśmy w kościele. To jest wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie. Wtedy staramy się doprowadzić do tego, żeby te dwa światy się na siebie nałożyły. I mówimy sobie: okej, okay, miłuję Boga, ale też miłuję mojego brata, moją siostrę, miłuję tych wszystkich, którzy dzisiaj przyszli na nabożeństwo. Mam z tym problem, jest mi ciężko, ale chcę to robić, bo inaczej nie wypada. I przez dwie godziny, kochani, żyjemy w takiej harmonii z samym i sobą, staje, starając się być takim dobrym przykładem Chrześcijanina, a potem te, znów te dwa światy, mniej lub bardziej się od siebie oddalają. I apostoł Jan, kochani, sta, zdaje się ubolewać, ubolewać nad tym faktem, nad takim stanem rzeczy. On to piętnuje i mówi, co? Kto postępuje w ten sposób? Jest kłamcą, mówi bez ogródek, bo nie można deklarować miłości do Boga, którego nie widzimy, i nie można deklarować miłości na odległość, nienawidząc jednocześnie swojego brata, który jest tu i teraz, który jest obok mnie, który siedzi obok mnie w ławce, który mieszka ze mną, którego spotykam codziennie którego mogę dotknąć, którego znam po imieniu. Nie można. To jest niemożliwe. Ale my się staramy, kochani, udowodnić, że to jest możliwe. Udowadniamy to sobie i innym. Nam to wychodzi. Nam to się udaje. Niektórym, nawet do nich się ja też zaliczam, że całkiem długo się to udaje. Wiecie, nawet na, przy, na przykładzie rodziny tak, tak obserwuję ten członek rodziny, który mieszka gdzieś tam daleko, od czasu do czasu się odezwie, napisze, zadzwoni, złoży życzenia. Do niego nigdy nie mamy pretensji. O, jaki on jest wspaniały. Bo pamiętał. Bo powiedział mi taki komplement. Bo w słuchawce jest taki troskliwy. Bo cały czas się Pyta, czy się dobrze czuję, bo on, on mnie rozumie, bo przez telefon cały czas mi przytakuje i się ze mną zgadza. Ale ten, z którym mieszkam, podjął miłość, to zarezerwowana na specjalne okazje. Tak jest, kochani. Miłość na odległość wychodzi nam lepiej. Tak jak ta rozmowa z tym wirtualnym rozmówcą, przychodzi nam łatwiej. Często tak jest, niż rozmowa realu, rzeczywistości. Wiecie, czasem się zastanawiam, czy my się wszyscy wybieramy do tego samego nieba. To taka dygresja na marginesie, kochani. Czy wyobrażamy sobie, kochani, że niebo będzie podobnie urządzone, jak tutaj na Ziemi nasze mieszkania? Nie wiem, ale wydaje mi się, że będąc w niebie. Nie będziemy w dalszym ciągu mogli chować jakieś urazy, jakiejś animozji, jakiejś pretensji, jakichś ansów, dąsów, jakichś fochów, jakiejś wzajemnej niechęci, która będzie powodować, że tak chyłkiem tylko z tego naszego pałacyku wyjdziemy sobie, żeby tak pouwielbiać pana, troszkę mieć z nim społeczność, i potem znowu, żeby nie spotkać nikogo, wrócimy sobie do domku. Drodzy bracia, drogie siostry, Bóg słowami apostoła Jana mówi wyraźnie, że życie w rozdwojeniu, że taka duchowa schizofrenia czyni człowieka kłamcą, a kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jakub apostoł wspomina, o człowieku, który ma rozdwojoną duszę, i mówi, że taki człowiek jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. I mówi Jakub dalej: Niech nie liczy taki ktoś, że cokolwiek od Boga otrzyma, że będzie miły Bogu, że Bóg go za to pochwali, że będzie odpowiadał na jego modlitwy, że będzie spełniał jego prośby. Na innym miejscu apostoł Jakub zachęca wszystkich ludzi o rozdwojonej duszy. Do czego? Aby oczyścili swoje serca. Aby oczyścili swoje serca. Miłość na odległość, drogi bracie, droga siostro, nie przyda ci się na nic, jeżeli nie będzie potwierdzana w realnym życiu. Jeżeli nie będzie miała odzwierciedlenia w realnym życiu. Ewangelia Łukasza. Rozdział osiemnasty, chciałbym, żebyśmy też przeczytali ten fragment. Osiemnasty rozdział Ewangelii Łukasza od 9 do 14 wersetu. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy. Albo jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją mówiąc Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Znany dla, dla nas wszystkich przykład, kochani. Zobaczmy na faryzeusza, na jego postawę przed Bogiem. Panie, ja cię tak bardzo kocham. I z miłości do Ciebie wypełniam skrupulatnie te wszystkie Twoje przepisy zakonu i porównując się z innymi mówi ja jestem lepszy nikt cię tak nie kocha boże jak ja nikt cię tak nie kocha panie ci co są wokół mnie których znam to sami rabusie oszuści cudzołożnicy im daleko do mnie oni są właśnie o jak tamten celnik, co tam stoi. Drodzy, on z trudem zauważał innych ludzi. Nie mówił już o tym, żeby się zniżyć do ich poziomu, żeby ich kochać, żeby wyciągnąć do nich rękę. Tak bardzo pielęgnował tą miłość na odległość. I wydawało mu się, że wszystko jest w porządku, że kocha Boga, którego nie widzi. Ale ta modlitwa nic mu nie dała. Tak podsumował to Pan Jezus. Ta deklaracja miłości, to wyznanie, niczego nie zmieniło w jego życiu, bo odszedł, wrócił do swojego domu, taki sam jak przyszedł. Nie uzyskał usprawiedliwienia, nie przeżył tego Bożego dotknięcia, bo nawet tego nie oczekiwał, nawet o to nie prosił. Ale inaczej rzecz się miała z tym celnikiem. Jego postawa była zgoła inna, zgoła odmienna. On się wydaje mówić, Panie, Panie, tak Cię kocham. Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz, Panie. Ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze tak wiele mi brakuje, że moja miłość do Ciebie jest niedoskonała, że upadam, że zawodzę, że w moim codziennym życiu nie okazuję tego uczucia miłości. Tym, których spotykam. Panie, okaż mi swoją łaskę. Daj mi szansę. I Bóg przyjął Jego modlitwę, kochani. I Bóg przyjął Jego modlitwę. I dotknął Jego serca. I wypełnił je radością, i miłością, i pokojem, i doznał przebaczenia. I odszedł usprawiedliwiony. Haleluja. Bóg chce im, mnie i Ciebie, drogi bracie, droga siostro, uczyć tej prawdziwej miłości miłości, która ma się objawiać w codziennym naszym życiu. Zauważcie, Jezus, sam pan Jezus, chodząc tutaj po ziemi, przebywając tutaj na tym świecie, nie koncentrował się tylko wyłącznie na wyznawaniu swojej miłości Ojcu Niebieskiemu. On to czynił, owszem, on miał z Ojcem relacje. On miał z nim łączność, on z nim rozmawiał, on się modlił. Ale jego miłość do Ojca się do tego nie ograniczała. Ta miłość też miała wymiar rzeczywisty. Amen. Ta miłość miała wymiar rzeczywisty, odczuwalny dla wszystkich tych, wśród których żył, wśród których przebywał. On leczył chore serca, utwierdzał chromych krok. On karmił głodnych, leczył trąd, przywracał ślepym wzrok, jak śpiewamy w jednej z pieśni. On pomagał wszystkim tym, którzy byli w potrzebie, a wszystko to czynił z miłości, w imię miłości i w końcu jak mogliśmy też to oglądać. W tym przedstawieniu poszedł na krzyż, oddał swoje życie, również z miłości, by zamiast mnie i zamiast Ciebie umrzeć na krzyżu umiłowawszy swoich aż do końca ich umiłował. Haleluja. Czy tak właśnie kochani rozumiemy miłość do Boga? Czy rozumiemy ją jako służbę innym? Wiecie, może nie powinienem tego mówić, ale kiedyś podsłuchałem taką rozmowę, kiedy dwóch pastorów rozmawiało ze sobą. Jeden drugiemu mówi: "Słuchaj, nie przejmuj się za nadto ludźmi. Bo my nie służymy ludziom, my służymy Bogu. Powiem Wam, że mam, mam dylemat z takim rozumowaniem. Zastanawiam się, czy aby w tym wypadku nie ma właśnie miejsca ta deklaracja miłości na odległość. Bo tak wygodniej. Muszę Wam powiedzieć, drodzy, że, że cały czas jestem w Bożej Szkole. Cały czas jestem w Bożej Szkole i zbliża się koniec roku szkolnego. A ja nie wiem, jakie stopnie będą na moim świadectwie. Czy zdam do następnej klasy? Czy będę może musiał powtarzać rok? Pewien uczeń wrócił do domu ze swoim świadectwem. Tato patrzy. Same dwoje z góry na dół, a na końcu piątka. Jedna piątka. I pyta syna: A z czego ta piątka? A to ze śpiewu. Tato mówi: Synku, z takim świadectwem jeszcze ci się chce śpiewać? Jak wygląda nasze świadectwo, kochani? Jak wygląda moje i Twoje świadectwo? Tak, może ze śpiewu mamy piątkę, kochani. Może to uwielbianie, to wirtualne oddawanie Bogu chwały idzie nam dobrze? Może to robimy chętnie i z całego serca? I chwała Panu, jeżeli tak jest. Chwała Panu. Bóg to doceni i daje nam piątkę. Ale On też chce, żebyśmy poprawili. Te pozostałe stopnie. On chce, żebyśmy zauważali tych, którzy są wokół nas, abyśmy okazywali tą miłość w realu, abyśmy okazywali dobroć, łagodność, uprzejmość, cierpliwość. W tym wirtualnym wyznawaniu miłości to nie są nam te cechy potrzebne. Wierność. To jest nam potrzebne tu, we wzajemnych relacjach. Wiemy, drodzy, ile jest tych przedmiotów, które składają się na ten prawdziwy owoc ducha ducha świętego, owoc mojego i owoc Twojego życia. Ile jest tych przedmiotów, z których musimy codziennie pisać sprawdziany i zaliczać testy. Czy chcesz się ograniczyć tylko do miłości na odległość? Czy chcesz poprzestać na wyznawaniu i wysyłaniu w niebo tych komunikatów: Panie, ja cię kocham! Panie, ja cię uwielbiam! Panie, chcę Ciebie wywyższać! Chcę Tobie śpiewać! To jest wszystko dobre. To jest wszystko wspaniałe. Ale Bóg dzisiaj chce wzbudzić we mnie i w Tobie to pragnienie czegoś więcej. To pragnienie przejścia od słów do czynów. Do podjęcia takiego wyzwania zgodnie z tym, co mówi Bóg na kartach Biblii, żeby przejść do działania. Prorok Ozeasz powiada z natchnienia Ducha Świętego, jest to zapisane w szóstym rozdziale księgi Ozeasza, od czwartego do szóstego wersetu. Co ci mam uczynić Efraimie? Co ci mam uczynić Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem Was. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga nie cało Bóg bo pragnie kochani, żeby ta miłość, ta autentyczna miłość stała się dla nas prawem, jego prawem i on chce byśmy tym prawem się kierowali właśnie w naszym codziennym życiu. Byśmy nie robili z chrześcijaństwa, tylko i wyłącznie wspaniałej religii, która w teorii wyg wygląda bardzo pięknie. Ale on chce, żebyśmy tą miłość. Praktykowali, kochani, bo wypełnieniem zakonu, wypełnieniem Bożego Prawa jest miłość. Jest miłość, jak to powiada Paweł w liście do Rzymian. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli takie pragnienie powstaje w Twoim sercu, jeżeli chcesz wypełnić to Boże prawo, ale nie wiesz, jak to zrobić w praktyce. To jest tylko jedna odpowiedź. Miłuj tych, którzy są wokół ciebie, tu, w realnym świecie, tu, gdzie żyjesz, tu, gdzie mieszkasz, tu, gdzie Bóg cię postawił. Po prostu to rób. Bez wielkich słów, bez wielkiej pompy. Tak zwyczajnie, normalnie. A kiedyś się dowiesz? A kiedyś się dowiesz, drogi bracie, droga siostro. Że to, cokolwiek zrobiłeś jednemu z tych najmniejszych, to uczyniłeś dla samego Boga. To uczyniłeś dla samego Boga. Uczyniłeś to Bogu, że to było tym prawdziwym okazaniem, wyrażeniem miłości, miłości do Boga. Miłość na odległość, kochanie jest łatwiejsza, jak już mówiłem. Ale ona jest ulotna. Ona jest ulotna jak obłok poranny, jak tutaj czytaliśmy, jak Rosa, która szybko znika. Jak mówi Ozeasz. Dlatego Bóg się zastanawia. Mówi: Co mam z Tobą zrobić? Co mam z Tobą uczynić? On się zastanawia: Co ze mną zrobić? Co Ci mam uczynić, Efraimie? Co Mam Ci uczynić, Judo? Pięknie uwielbiasz, pięknie się modlisz, piękne słowa wysyłane w kierunku nieba. To jest miłe, to jest dobre. Ale oczekuję, Bóg oczekuje, że przejdziemy do działania, że miłość będzie czy stanie się dla nas tym stanem, tą jakością, tą rzeczywistością opisaną w XIII rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Że nie będzie tylko tym ulotnym, eterycznym uczuciem, które znika, ale że będzie trwać, bo ona ma być wielka. Ta miłość ma być wieczna, bo ona jest większa. Ona jest większa od nadziei, ona jest większa od wiary, ona jest największa. Niektórzy mówią, nie ma miłości. Ja myślę, że ten, kto tak mówi, uderza to przede wszystkim w niego. Bo to ty i każdy z nas mamy nie tyle mówić o miłości, nie tyle śpiewać o miłości, nie tyle jej oczekiwać od innych, co po prostu ją zacząć okazywać. Czy chcesz, drogi bracie, droga siostro, przejść, zdać do następnej klasy? Czy chcesz robić postępy? Wiecie, z doświadczenia wszyscy mamy tą świadomość, że w każdej kolejnej klasie jest trudniej, trudniejszy materiał, większe wymagania, więcej czasu spędzanego nad podręcznikiem. Ale jak powiedziałem, nie o samą wiedzę tu chodzi. Mam wrażenie, drodzy, że teorii mamy dosyć. Z teorii jesteśmy bardzo dobrzy wszyscy. To, czego nam potrzeba, to praktyka. Amen. To, czego nam potrzeba, to wdrożenie tego w życie. Wiecie, moja edukacja szkolna miała kilka, kilka etapów. Rozpocząłem, tak jak wszyscy, od podstawówki, później była szkoła zawodowa, technikum. W końcu jednak przeniosłem się do liceum, skończyłem liceum, potem studia wyższe, studia podyplomowe. Ale wiecie, która szkoła mi dała najwięcej? To była szkoła zawodowa. Tam, gdzie mogłem się nauczyć określonego zawodu, określonego fachu. Gdzie mogłem praktykować, gdzie miałem do czynienia z maszynami. I w efekcie pracowałem przez pewien czas jako tokarz, frezer, szlifierz. Dziś jestem z tego dumny. Dziś jestem, kochani, z tego dumny, ale wtedy zazdrościłem kolegom, którzy poszli od razu do liceum, bo oni zdobywali wiedzę, zgłębiali teorię, bo oni byli na wyższym poziomie. Nie ograniczajmy, drodzy, komunikania, komunikowania swoich uczuć na odległość. Już kończę, chciałbym to jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Nie fascynuj się teorią, drogi bracie, droga siostro. Bo jak mówi Boże Słowo, poznanie nadyma, bo litera zabija, ale miłość, miłość buduje. Jak możemy przeczytać w ósmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, miłość buduje. Kochani, z tym poselstwem chciałbym Was zostawić. Przejdźmy do praktyki, kochani, bo miłość jest czynem. Amen. Niech będzie Panu chwała. Amen.